Były pomysły, wciąż są pieniądze, tyle że jak dotąd nie zrobiono nic, a mowa o inwestycjach wybranych w ramach poznańskiego budżetu obywatelskiego. Gdy przed rokiem pani, pan, wielu z nas oddawało swoje głosy na rowerowe ścieżki czy stadion żużlowo-futbolowy, mieliśmy nadzieję, że w tym roku latem z czegoś skorzystamy. Nie udało się. Dlaczego? Oto w dniu rozpoczęcia tegorocznego głosowania pytał Robert Chodyła. To nie fragment programu o ekstremalnej jeździe na rowerze, ale próba przejechania miejsca, gdzie według projektu Rower Lover Ataje miała powstać ścieżka rowerowa. Projekt był jednym ze zwycięzców zeszłorocznego budżetu obywatelskiego w Poznaniu. W terenie nie ma po nim śladu. Dzieje się, ale to jest praca bardzo ślamazarna. Tak ocenia realizację inwestycji jeden z inicjatorów Rower Lover Ataje, radny Adam Pawlik. Przypomina on, że wyniki konkursu były znane w październiku zeszłego roku. Nic nie stało na przeszkodzie, aby prezydent miasta Poznania wydał polecenie zarządowi dróg miejskich do wykonania już wtedy w październiku projektu budowlanego, realizacyjnego na całe to przedsięwzięcie. Niestety tak się nie stało. Projekt został zlecony dopiero w kwietniu tego roku. Z tego, co dowiedzieliśmy się w zarządzie dróg miejskich, jest jeszcze gorzej. Tam akurat jest o tyle skomplikowaną, że są różne własności gruntów. W tej chwili to sprawdzamy, a właściwie już wiemy, czyje one są i jesteśmy na etapie uzyskiwania zgód czy próby uzyskania zgód od właścicieli. Więc nawet prace projektowe nie są jeszcze realizowane, a od rozstrzygnięcia konkursu minęło wiele miesięcy. Prac nie widać też na Golęcinie, gdzie w ramach sportowego Golaja przebudowywany ma być stadion żużlowy. W tej chwili wspólnie z POSIR-em i wspólnie z projektantami można powiedzieć, że pracujemy nad programem funkcjonalno-użytkowym. Działacze Golaja zachowują jednak optymizm, podobnie jak Caritas Poznań, która choć wygrała głosowanie w zeszłym roku swym projektem przytuliska dla bezdomnych, też utknęła na etapie przygotowań. Czekamy na jeszcze ostateczne uzgodnienia z wnioskodawcą, który z tego co wiemy chciałby w listopadzie już to przytulisko otworzyć, ale to oznacza, że musimy zmienić w międzyczasie budżet i te środki uruchomić na procedurę konkursową. Najbliżej do realizacji ma ostatni projekt na liście budżetu obywatelskiego z zeszłego roku, czyli remont areny. Będzie sukcesem, jeśli uda się zeszłoroczne projekty zrealizować w okresie 2 lat, tak jak oddany wczoraj do użytku plac zabaw na Malcie. To tak naprawdę to druga inwestycja z budżetu obywatelskiego. Projekt z budżetu z 2012 roku. Korzystający chętnie z rowerów mieszkańcy Rataj mogą liczyć na to, że w tym roku rozpocznie się co najwyżej budowa 2 odcinków z planowanej sieci ścieżek. Całe szczęście opóźnienie realizacji inwestycji w ramach budżetu obywatelskiego nie oznacza utraty zaplanowanych na nie funduszy. Na projekt Rower Lover Ataje głosowało ponad 20 tysięcy ludzi. Ci wszyscy ludzie od 7 miesięcy czekają na realizację obietnic zawartych w poprzedniorocznym budżecie obywatelskim. Oby urzędnicy miejscy nie kazali im czekać tak długo, aż obywatelski zapał w ludziach opadnie, podobnie jak wiara w urzędników. Robert Chodyła, Teleskop.